Niedziele handlowe wracają. Na razie do Sejmu. Projekt dwóch niedziel handlowych w miesiącu złożyła Polska 2050, a to oznaczałoby na powrót dwa razy w miesiącu dodatkowo otwarte sklepy, galerie handlowe i supermarkety. Tylko czy zysk branży, ale także budżetu państwa przez to stałby się wyższy? Czy Polacy przyzwyczaili się na tyle do niedziel handlowych i tych niehandlowych przede wszystkim, że te zmiany oznaczałyby tylko większe wydatki dla branży? Dzisiaj sprawdza. Ten projekt ustawy przywracający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Przypomnę, było to nasze zobowiązanie wyborcze. Co więcej, chcę zwrócić uwagę na to, że jest tego swojego rodzaju kompromis. Zniesienie wprowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość zakazu handlu w niedzielę istotnie znalazło się na liście obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej przed wyborami. Okazuje się jednak, że coraz więcej Polaków chce utrzymania zakazu niedzielnego handlu. Mają ludzie mieć wolny dzień, tak jak wszyscy. Dlaczego banki są nieczynne? Dlaczego urzędy są nieczynne? Proste. Za. Dlaczego? No, trzeba czasami zakupy zrobić, jak nie ma czasu. I z reguły za niedzielami handlowymi są ci, którzy także w niedzielę pracują. Tak jak ja w służbie zdrowia, w zmianach, to przydałoby się, żeby niedziele były pracujące. Uważam, że jest to tyle istotne, że takie osoby jak ja również powinny być w stanie, jak już skończą pracę, tak na dobrą sprawę, również dla dobra społeczeństwa, po prostu zrobić zakupy. Ponad 40% uczestników badania United Surfers poparło całkowity zakaz handlu w niedzielę. Zniesienia zakazu handlu w niedzielę chce tylko 17% Polaków. Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje w 7 niedziel w roku. Aktualnie zostało nam 6 niedziel handlowych. Ja jestem przeciw. Dlaczego? No bo chcę, żeby ludzie odpoczywali i się przyzwyczaili już do tego. Uwolnienie niedzielnego handlu może zaszkodzić małym firmom, które na zamknięciu molochów zyskiwały. Ryszard Petru podkreślił, że według szacunków uwolnienie handlu w niedzielę spowoduje wzrost obrotu sklepów o 4%. Z tymi szacunkami nie zgadza się branża. Spora część klientów ucieka właśnie w piątki i soboty, więc otwarcie tych małych sklepów w niedzielę, na przykład na podstawie wyjątku, gdzie właściciel staje za ladą, tak naprawdę jest szansą dla tych małych przedsiębiorców. Sklepy trzeba ogrzeć, trzeba otworzyć, trzeba zapłacić pracownikom. To korporacje zabiegały o to, żeby wprowadzić handlowe niedziele i w tej chwili no, można powiedzieć, że te życzenie korporacji międzynarodowych zostaje spełnione przez ten rząd. Ideą wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, którą zrozumieli Polacy, była dbałość o wypoczynek pracowników sklepów. Ryszard Petru zapewnia, że dostaną w świetle nowej ustawy wyższe wynagrodzenie. Pracownicy nie wierzą w żadne dodatki za niedzielę, a po drugie nie można stworzyć niedzielnego niewolnika. My jako przedstawiciele branży gastronomicznej, skoro nikt ma, generalnie działają, jest tak jak niedziele niehandlowe, to żeby nikt nie mógł handlować. Ludzie chcą mieć wolne po prostu. Niech mają dla dzieci, dla siebie, dla rodziny. Czyli jestem przeciw. Przeciw. Dlaczego? Nie odpoczywają. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.